Popatrzmy na graf i zapiszmy w tabelce zbiór argumentów, dziedzinę. Tutaj widzimy, że tabelka skurczyła się o jedną kolumnę, bo mamy teraz w dziedzinie cztery liczby. Jedynkę, dwójkę, trójkę oraz czwórkę. Widzimy, że każdemu argumentowi przyporządkowano jedną wartość, jednakową wartość. o. Jednakową wartość równą 1. Czyli tutaj wszędzie dopisujemy jedynki. No i to tyle w zasadzie. Tabelka jest zrobiona. Teraz mm, mamy sprawdzić, czy ta funkcja ma miejsca zerowe. No, musimy zobaczyć, czy są takie argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość równą 0. No, widzimy, że Tutaj funkcja przyjmuje stale jedną wartość równą 1. W żadnym miejscu, w żadnym argumencie funkcja nie przyjmuje wartości równej 0. Na tej podstawie stwierdzamy, że ta funkcja nie ma miejsc zerowych. f od x równa się 0. Nie istnieje.